Dobry wieczór, jest czwartek, 2 kwietnia. Oglądacie Państwo specjalny program na kanale Obywatele News. Ja nazywam się Jakub Dymek, a naszym dzisiejszym gościem jest profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji, gdzie wykłada politykę europejską, a obok mnie w studio Paweł Kasprzak. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, panie profesorze, dziękuję za pański czas, dziękuję, że jest pan z nami. W swoim ostatnim felietonie dla Rzeczpospolitej pisze pan o tym, że po pandemii być może czeka nas prawdziwa rewolucja i zadaje pan pytanie o to, czy wróci stare, czy narodzi się nowe. Wiem, że to duże, bardzo ogólne pytanie na początek, ale chciałbym prosić pana o rozwinięcie tej myśli. Czy naprawdę czekają nas czasy rewolucyjne? Chyba tak. Po części dlatego, że się zatrzymał czas, czyli cała polityka czasu właściwie straciła znaczenie. Po części dlatego, że następuje zupełnie nowe spojrzenie na relacje pomiędzy władzą, obywatelami i ich prawami oraz terytorium. I następuje wiele innych rzeczy, które zostały wypracowane przez lata przetargu politycznego, a czasami nawet walki politycznej. I ta równowaga różnych wartości teraz została zburzona przez ten wirus, który wymaga pewnych działań, które nie są przewidziane często ani prawami, ani taką, nazwijmy to, umową społeczną. I długofalowe konsekwencje tego będą ogromne, tylko że nie wiemy, w którym kierunku to dokładnie pójdzie. Powszechnie mówi się jednak, że to mogą być dla demokracji naprawdę niebezpieczne czasy i że społeczeństwo w czasach kryzysu zwraca się w stronę autorytaryzmów. Czy pan również się tej perspektywy boi? Wie pan, ja nie uważam, że autorytaryzm sobie lepiej radzi z tego typu pandemią niż demokracja. Ale nasze demokracje teraz mają godzinę prawdy, to znaczy to jest tak, że siłę tych demokracji dopiero poznajemy teraz. A chińscy autokraci też mieli tą godzinę prawdy i nie w pełni się wywiązali, nazwijmy tak. Także to nie jest tak, że autorytaryzm jest właściwie naturalnym scenariuszem, który możemy się spodziewać już nie w Europie. Ale myślę, że system demokracji, który mamy, będzie musiał przejść ten test w taki czy inny sposób i może się to różnie skończyć. Ja mam nadzieję, że to się skończy naprawą demokracji raczej niż erozją demokracji. A czy obserwując takie scenariusze, które rozwijają się na naszych oczach, jak na przykład węgierski, naprawdę dalej mamy nadzieję, czy dalej mamy powody do wróżenia odnowy demokracji? No wie pan, w kategoriach węgierskich to musimy sobie zdać sprawę z tego, że te wszystkie uprawnienia dla wodza, pana Orbana, zostały przegłosowane przez parlament, który z kolei został wybrany w wyborach powszechnych. O ile demokracja, prawda, jest nie tylko na temat wyborów, ale też na temat ochrony praw mniejszości, pewnego podziału władzy i wszystkich tych zabezpieczeń, które mamy w konstytucjach, to jednak trudno sobie wyobrazić demokrację bez wyborów. I tu jest główny problem, prawda, że to nie tylko chodzi o opozycję lidera, który chce uzurpować sobie władzę, bo większość polityków, jak jest przy władzy, to stara się przy tej władzy za wszelką cenę pozostać i nawet ją zwiększyć. Problem polega na tym, że im się to często nie udaje, bo społeczeństwo im na to nie pozwala, bo albo wybiera innych liderów w następnych wyborach, a jeżeli te wybory nie są możliwe, to organizują się w inny sposób, żeby zmienić władzę. I stąd, wie pan, to nie jest tak, że prawem można załatwić wszystko. To jest zawsze przetarg pomiędzy tymi, którzy są przy władzy i tymi, których ta ręka władzy dotyczy.
I tak było zawsze. Pan, cała idea liberalizmu powstała dlatego, że starano się myśleć o sposobach ograniczenia władzy króla. To nie jest tak, że król się sam ograniczał, jakkolwiek by był światły. To było tak, że to był ogromny przetarg czy walka polityczna. I reguły tej walki się może zmieniają i skala ofiar się zmienia, ale natura systemów politycznych zostaje ta sama. Ja przy tej okazji chciałbym zwrócić się tutaj do Pawła, bo mamy rodzaj pewnego paradoksu w Polsce, kiedy sytuacja dalszego zachowania demokracji wymaga chyba zawieszenia wyborów. Pawle. Tak, tak. I wydaje mi się, znaczy, czuję się bardzo nieśmielony, odzywając się w obecności pana profesora. Natomiast znaczy, ja przede wszystkim chcę powiedzieć, że dominuje we mnie pesymizm głównie, dlatego że rzeczywiście akurat w Polsce jesteśmy w specyficznej bardzo sytuacji z uwagi na władzę, którą mamy, ale myślę, że na swój sposób ona jest podobna do tego, co się dzieje w takich krajach jak Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone, no, gdzie pewien zwrot w stronę, no nie chcę powiedzieć, że populizmu, ale no, takie autorytarne tendencje się ujawniły jako społeczne zapotrzebowanie, ja o tym mówię. I teraz ten kryzys mnie niepokoi z tego powodu, że to, jak uczy historia, no, w czasach takiego niepokoju i w takich kryzysowych sytuacjach ludzie raczej oczekują rządów silnej ręki, a nie demokracji. Raczej oczekują króla, który poradzi sobie z tym nieszczęściem, niż koncentrują się na tym, żeby zwłaszcza w imię jakichś wartości temu królowi ograniczać władzę. Mnie się wydaje, że te tendencje widać w Polsce i w Polsce no, perspektywy przede mną rysują się raczej w ciemnych barwach, bo po pierwsze widać ten impet pisowskiej władzy aspirującej do autorytaryzmu, ale po drugie widać, ja to przynajmniej widzę wśród opozycyjnych polityków. Tak? Wykonano właśnie kilka regulacji prawnych, które są ewidentnie sprzeczne z konstytucją, natomiast w odróżnieniu do wszystkich poprzednich, niezliczonych tego rodzaju przypadków, ten nastąpił z poparciem parlamentarzystów opozycji, od których tutaj zresztą w tym studio słyszeliśmy takie deklaracje, że no jak wytłumaczyć wyborcy, że demokratyczne wartości się liczą, skoro jego główną troską dzisiaj jest to, żeby zachować miejsce pracy, zdrowie i być może życie. Znaczy, to jest taki znany oczywiście paradoks z historycznych czasów, natomiast jeśli się to weźmie pod uwagę w tej kryzysowej sytuacji oraz to, że różne zjawiska zaniechania polskiej demokracji sprzed tego kryzysu, rozwój nowych mediów, który ujawnił jakby nowych graczy społecznych na tej scenie politycznej w postaci ludzi, którzy dotąd w dyskursie głównego nurtu byli po prostu nieobecni albo pomijani, jak chcą niektórzy to widzieć, no to jest bardzo groźny żywioł. Ja szczerze mówiąc jestem w związku z tym pełen obaw. Znaczy, gdybym miał się troszczyć o demokrację, a to robię niemalże zawodowo od paru lat, i miałbym szukać sojuszników, to kurczę, przepraszam za kolokwializm, ale nie znajduję ich zbyt wielu. Na pewno nie wśród opozycyjnych polityków. A czy pan, panie profesorze, zgadza się z Pawłem, że ten test póki co klasa polityczna przechodzi niewystarczająco dobrze i że te nowe kryzysowe okoliczności uderzyły w legitymację i wiarygodność urzędującej dzisiejszej klasy politycznej? To nie jest tak, że należy być naiwnym optymistą, ale mój pesymizm idzie w inną stronę trochę. Ja się najbardziej martwię przede wszystkim sytuacją w służbie zdrowia i to w wielu krajach, nie tylko w Polsce. Później się martwię o konsekwencje gospodarcze tego, co się dzieje. A dopiero dalej, w następnej kolejności się martwię na temat polityki. Wie pan, jak ja dzisiaj oglądam telewizję polską, to mimo tego, że oczywiście wirus się rozwija i coraz więcej jest ofiar, to jednak ludzie są cały czas jeszcze tak zafascynowani tą polityką, zwłaszcza polityką rządu. Ale jak ja patrzę tutaj z mojej włoskiej perspektywy, to wygląda dzisiaj zupełnie inaczej. To główne, jak się w dzienniku telewizyjnym, jak się ogląda, to
najpierw jest relacja z frontu, a ta relacja z frontu prowadzi nas do szpitali w małych często miejscowościach, jak Kodonio, gdzie ten wirus się rozprzestrzenił dramatycznie na początku. Później i tam się głównie zwraca uwagę na tę rzeszę lekarek i pielęgniarek, które walczą o życie pacjentów. Później jest relacja z regionów, bo nie każdy region jest dotknięty w takim samym stopniu. Większość ofiar dzisiaj jest w Lombardii. Także to, co mówi rząd Lombardii, jest dla ludzi dużo ważniejsze niż co mówi rząd w Rzymie. I później są długie rozmowy z wirologami czy specjalistami od pandemii. A na końcu może coś tam, jacyś politycy narodowi, których spychają zupełnie na takie późne godziny, gdy nikt nie ogląda, bo specjalnie nie mają co do powiedzenia. Ten wirus odwrócił zupełnie nasze perspektywy, co jest ważne, prawda? I to ma ogromne znaczenie dla polityków. Czyli politycy we Włoszech, narodowi ci politycy zwłaszcza, czyli liderzy partyjni, co zupełnie zeszli na piąty plan, nazwijmy to. To nie znaczy, że oni nie są ważni. To nie znaczy, że to konsekwencje dla nich, ten kryzys, że te konsekwencje dla nich nie będą znaczące. Ale tu znowu bym miał troszkę taką szerszą perspektywę. To znaczy, to może być tak, że oni wykorzystają tą mobilizację społeczną, która jest oczywista w sytuacjach takich jak teraz, bo potrzeba nam silnej władzy publicznej, prawda? Ja nie mówię, że ta silna władza publiczna musi być konkretnie narodowa, to jak chciałem powiedzieć, to jest często władza lokalna, czy nawet miejska, a czasami europejska. Bo te wszystkie obietnice finansowe muszą być jakoś skoordynowane z Unią, bo inaczej te pieniądze korekcje szybko zamknie, prawda? Ale jeżeli ci politycy, którzy dzisiaj patrząc na badanie opinii publicznej zyskują, jeżeli oni dzisiaj nie zdadzą egzaminu ze swoich postępowań, to ich ludzie po prostu wywiozą na taczkach. Ja dzisiaj oglądałem prasę brytyjską, gdzie jest ogromny atak praktycznie wszystkich gazet na rząd i na premiera Johnsona, który jeszcze niedawno wygrał wybory w sposób zdecydowany w Anglii. I który zresztą sam jest dzisiaj ofiarą tego wirusa, prawda? A jest ogromny atak, bo widać nieudolność tego rządu, że nie zapewnił podstawowych rzeczy, które obiecał, to znaczy ubrań ochronnych, maseczek, a przede wszystkim zdolności testowania obywateli, na który jego cała strategia polegała. Także wie pan, to nie jest tak, że ci politycy, nazwijmy to, jak pan ich nazwał, populistyczni, zawsze na tym zyskują. Każda władza na początku ma zaufanie obywateli, bo ta władza jest potrzebna. Ale jeżeli nie zdaje egzaminu, to ich po prostu wywiozą na taczkach. I to może też dotyczyć prezydenta największego kraju, którego pan wspomniał, czyli Stanów Zjednoczonych. Oddaję głos Pawłowi, ale zanim to jedno słowo pewnej dygresji czy polemiki. Może ta różnica między debatą publiczną w Polsce dziś a Włochami polega na tym, że u nas dziś tak naprawdę cały czas, formalnie przynajmniej, trwa kampania wyborcza, a od polityków słyszymy, że wybory prezydenckie 10 maja mają się odbyć. Być może z tego wynika ten naddatek uwagi, jaki przykładamy partyjnej polityce w Polsce, pomimo tego, że jesteśmy również krajem tak mocno dotkniętym pandemią koronawirusa. Ale tutaj pewnie tak. Przechodzi słowem Pawła. Oczywiście to jest jeden z powodów, no bo jesteśmy świadkami jakiegoś zupełnie bezprecedensowego i nieludzkiego wykorzystywania tej
tej sytuacji w bieżącej polityce. Znaczy, póki co wszystko na to wskazuje, wybory w Polsce mają się odbyć, taka jest wola rządzących, co i epidemiologicznie, i politycznie oznacza w jednym i w drugim wymiarze jakąś kompletną tragedię. Znaczy, te wybory nie będą wyborami, to jest jasne, i jeszcze będą na dobitkę wszystko jedno, czy korespondencyjnie zorganizowane, czy w jakikolwiek inny sposób, będą po prostu zdrowotnie niebezpieczne. Natomiast z drugiej strony ja to obserwuję, to rzadko kiedy się to zdarza komukolwiek wypowiedzieć wprost, no ale istnieją takie kalkulacje, które również pan profesor wypowiadał, tak? Znaczy, patrząc z takiego lotu ptaka, w Polsce z żabiej perspektywy, kiedy patrzymy, no to bardzo wielu ludzi uważa, że w skrócie mówiąc, na koronawirusie ta władza się przewróci. I to jest owszem bardzo prawdopodobny scenariusz, natomiast znaczy właśnie zamiast myślenia o tym, co nastąpi potem, kto przejmie tę władzę, jaki ma być jej charakter, jaki ma być charakter służb publicznych, jaki ma być model funkcjonowania tego przez jednego z większych sektorów publicznych, jakim jest wszędzie na świecie ochrona zdrowia, no to po prostu rachuby na to zmierzają, że Kaczyński zapłaci głową, czy utratą rządów za tę klęskę, która nas dotyka. Więc to po pierwsze wydaje mi się w oczywisty sposób nieludzkie, bo to jest budowanie nadziei na tragedii, która nas czeka, i im większa ta tragedia nadchodzi, tym pewnie większe możemy mieć polityczne nadzieje z nią związane. No ale po drugie to mi się wydaje naiwne, bo ja nie pamiętam historycznych przykładów, w których tyrania wali się w obliczu jakiegoś zagrożenia zewnętrznego, jakiegoś kryzysu i tak dalej, i potem na jej grobie kwitną kwiaty demokracji. No na ogół na jej grobie jest po prostu coraz bardziej brunatna mgła. My mamy drugi szereg prawicowych populistów i on jest już zupełnie straszliwy, bo to są po prostu neofaszyści. No ja nie umiem znaleźć innego określenia na to towarzystwo. I widzę też wśród demokratów jakby kompletną utratę zainteresowania takimi bardzo podstawowymi wolnościami demokratycznymi i obywatelskimi, które nabierają szczególnego znaczenia w dobie kryzysu, bo teraz nie ma jak krytykować tej władzy za konkretne zaniechania i posunięcia wobec właśnie nadchodzącego kryzysu. Nie ma jak krytykować też polityków opozycji za, moim zdaniem, nie dość intensywne działania na rzecz takiej integracji wokół tego zagrożenia. To moi koledzy demokraci odmawiają mi takich praw. Znaczy, wiadomo, że mam siedzieć w domu i nie mogę wyjść na ulicę nawet sam z transparentem protestacyjnym, bo nie to się dzisiaj liczy. Pawle, wyjdźmy jeszcze z Polski i wróćmy na chwilę, zanim będziemy musieli skończyć rozmowę. Do Unii, no właśnie, bo to jest jeszcze też to. Na Europy. Panie na ile, przepraszam, na ile solidarność europejska, jak pan to ocenia? No, bo praktyka pokazuje raczej co innego. Znaczy, kiedy się okazało, że we Włoszech brakuje sprzętu medycznego i tej ochrony, tak, no to natychmiast Niemcy zakazały eksportu do Włoch. Znaczy, widać, że ta solidarność europejska jest w znacznym kryzysie, który z premedytacją oczywiście wykorzystują reżimy takie jak Chiny czy Rosja, które natychmiast Włochom zaoferowały te dostawy obu tych towarów. Więc też na takim europejskim poziomie też trudno się spodziewać, co wygra, czy egoizmy narodowe, czy jakaś bardzo racjonalna polityka solidarności wobec tej pandemii. Więc ja widzę tutaj demony, które raczej podnoszą głowę niż jakieś światełka w tunelu. Obawiam się bardzo. I pan profesor, to samo pytanie o dynamikę polityczną w Europie, polityczną na poziomie kontynentalnym, która ujawnia się po wybuchu pandemii. Jak pan ją ocenia? To za wcześnie na oceny. Początek był straszny. W czasie pierwszej konferencji ważnej pani Lagarde, która jest szefem Centralnego Banku, umyła ręce od idei pomocy tym krajom, takim jak Włochy czy Hiszpania, najbardziej dotkniętym właśnie tym strasznym wirusem. I giełda włoska spadła na poziom historyczny niski. I to miliardy poszły, nazwijmy to, z dymem. Ale już następnego dnia zaczęto to odkręcać i bank centralny wrzucił mnóstwo pieniędzy na rynek i wydaje się, że nie będzie spekulacji finansowych, jakie były w trakcie 10 lat temu, w trakcie
kryzysu finansowego. Tak samo jeśli chodzi o Komisję Europejską. Dzisiaj w gazecie La Repubblica pani von der Leyen przeprosiła Włochów za nie tylko opieszałość, ale za parę słów, które powiedziała może dość lekkomyślnie, ale dzisiaj Komisja się też zmobilizowała i stara się robić to, na co jej pozwalają traktaty i państwa członkowskie. Problem główny w Unii polega na tym, że Unia jest kontrolowana przez państwa narodowe, przez nikogo innego, nie przez żadni inni aktorzy nie mają ani miejsca za stołem, ani dostępu bezpośrednio do pieniędzy. I te państwa postępują w sposób dość egoistyczny. I żebyśmy się dobrze zrozumieli, to nie są tylko państwa takie tak dobrze zorganizowane i tak bogate jak Niemcy. To są w dużej części państwa albo tak malutkie jak Łotwa, które są właściwie Londyn czy Paryż jest parę razy większy, czy państwa upadłe, jak praktycznie Grecja. Czy Grecja jest państwem suwerennym dzisiaj? Ja mam duże wątpliwości. A są też państwa, ani które nie są suwerenne, ani i też są malutkie, jak Cypr na przykład, czy Malta. Także te wszystkie państwa postępują zgodnie z logiką państw narodowych. Oni są wybrani przez swoich narodowych obywateli i starają się, prawda, zabezpieczyć przede wszystkim ich interes. Tyle tylko, że jest różny sposób zabezpieczenia tych interesów. Można te interesy zabezpieczyć poprzez międzynarodową, zwłaszcza europejską współpracę, albo można się po prostu zamknąć w własnym grajdoku, zakopać się w dole i starać się to samemu rozwiązać. To ta druga opcja, moim zdaniem, jest nawet mało atrakcyjna dla tak silnych państw jak Niemcy, dlatego że myślenie, że oni się jakoś tam mogą odgrodzić od problemów włoskich czy hiszpańskich, jest mrzonką. Ale prawda, to nie oznacza, że politycy chcą wydawać pieniądze na inne kraje w sytuacji, kiedy wiedzą, że sami będą musieli tutaj wiele środków zainwestować w problemy, które mają wewnątrz swoich granic i które po części sami stworzyli. A krótko. Cała ta logika integracji europejskiej niestety sprzyja narodowym egoizmom. Dlatego czy to będzie, panie profesorze, największy test? Monopol państw narodowych na integrację europejską. Że trzeba dopuścić innych publicznych aktorów, jak duże miasta, jak regiony, jak NGOsy, jak nawet organizacje przedsiębiorców. Ale nic w tym kierunku nie zrobiono i w sytuacji kryzysu, jaki jest, zresztą podobnie było w sytuacji poprzednich kryzysów, egoizm narodowy bierze górę, bo taka jest logika tego systemu integracji, który żeśmy przyjęli. I to tłumaczy, dlaczego politycy tacy jak Viktor Orbán czy Jarosław Kaczyński w ogóle z tej Unii nie chcą wychodzić, bo oni wiedzą, że ta Unia praktycznie daje monopol tym państwom narodowym na decyzję. Profesor Jan Zielonka z Uniwersytetu w Wenecji, publicysta Rzeczpospolitej, europeista, profesor polityki europejskiej był z nami. Bardzo panie profesorze dziękuję za pański czas. Concilium Civitas też w Polsce. Tak, Concilium Civitas, tak. Jedną nogą poprzez Concilium Civitas jestem też w Warszawie i bardzo zawsze chętnie. Nawet na odległość, wirtualnie dzisiaj. Panie profesorze, bardzo dziękuję za pański czas, że był pan z nami. Proszę trzymać się zdrowo, uważać na siebie i do usłyszenia. Do usłyszenia. Trzeba reagować, tak jakbyśmy byli w gospodarce wojennej. PiS jest pod tym względem wyjątkowo
słaby, ale generalnie ta klasa polityczna to są ludzie bardzo średni. Jeśli, nie wiem, no, będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska. Dzień dobry, ja nazywam się Jakub Dymek, oglądacie Państwo kanał Obywatele News. Naszymi gośćmi są Ryszard Petru, twórca Nowoczesnej, aktualnie przedsiębiorca i ekonomista, i po mojej prawej ręce tu w studio Piotr Niemczyk z Obywatele News. Dobry wieczór i dzień dobry. Słyszymy się już z Ryszardem Petru. Dziękuję za Pański czas, dziękuję, że jest Pan z nami. Słyszymy się dobrze. Dziękuję. Moje pierwsze pytanie dotyczy tego, czy aktualnie ekonomiści są pogubieni, bo zdaje się, że w sytuacji kryzysowej, w sytuacji nadzwyczajnej, taka jak ta dzisiejsza, ci, którzy dotychczas zasypywali nas całym repertuarem recept na każdą okazję, jakoś dziwnie nie wiedzą, co zrobić i jak poradzić sobie w sytuacji tak nadzwyczajnej i tak niespodziewanej jak ta aktualna. Ale może się mylę i wyprowadzi mnie Pan z błędu i przedstawi jakąś receptę na aktualny kryzys. Patrzę, nie ma czegoś takiego jak zbiorowość ekonomistów, aczkolwiek jak czytamy zagraniczną prasę, zagraniczne analizy, to tam dominuje przekonanie, że mamy sytuację nie jak z kryzysu finansowego, tylko jak z sytuacji wojennej. Czyli na wojnach mamy sytuację, w której niektóre branże stają, niektóre się rozwijają bardziej, ale generalnie gospodarka zupełnie zmienia swoją dynamikę funkcjonowania. Powinniśmy podchodzić do tego kryzysu jak do sytuacji wojennej. Zostały wprowadzone zakazy, zablokowano zupełnie niektóre branże, lotniczą, hotelową, kosmetyczną, fitness na przykład, one zupełnie stanęły. W związku z tym to jest sytuacja nieporównywalna z kryzysami finansowymi, które narastają, prawda, ale nigdy nie sprowadzają czy danego biznesu do zera. I to jest ta nowa sytuacja i w tej nowej sytuacji trzeba reagować, tak jakbyśmy byli w gospodarce wojennej, która wywołana jest w dużym stopniu przez działanie państwa. Jeżeli z tą diagnozą się zgodzimy, no to pytanie oczywiście powstaje, za ile i komu i jak pomagać. No ja uważam, i tutaj możemy mieć już różne ideologie, że trzeba pomagać przede wszystkim przedsiębiorstwom, żeby nie padły, bo chyba wszyscy czujemy, że ten lockdown no nie będzie trwał rok, tylko przez jakiś czas i potem będziemy powoli z tego kryzysu wychodzić w ten czy w inny sposób. Może być kolejna fala, ale za każdym razem musimy pomyśleć, co będzie za kwartał, tak? Jak spowodować, żeby to, co się dzieje teraz, nie wpłynęło już na istotne osłabienie firmy, gospodarki na całe lata. I tu wydaje mi się, jest duża rozbieżność pomysłów, ale ta rozbieżność często wynika z tego, że tak na przykład w Polsce po prostu nie ma kasy, żeby ratować gospodarkę, bo została wydana na 500+. W latach poprzednich. No ale to jest populistyczne ujęcie sytuacji. No przecież wiemy, że budżetowe wydatki na program 500+, nawet gdyby je skumulować z ostatnich 5 lat, to nie zwróciłyby nam połowy tej także ograniczonej przecież tarczy antykryzysowej. Czy pan naprawdę wierzy, że utrzymywanie dyscypliny budżetowej przez 4 lata z rzędu uodporniłoby Polskę na kryzys wywołany koronawirusem? No oczywiście, że tak. To jest fundament. Bo na 500+ poszło 100 miliardów złotych. A rząd dzisiaj na tarczę wydaje nie 200, tylko 30 miliardów, takiej realnej gotówki. Tylko 30 miliardów złotych, bo kolejne 30 to są plany w przyszłości wielkich inwestycji publicznych. Trzeba po prostu powiedzieć sobie wprost, że Polska zupełnie jest nieprzygotowana na takie uderzenie. Porównajmy siebie z Niemcami. Zrównoważony budżet, dyscyplina budżetowa i emitują 150 miliardów długu, czy to jest ponad 650 miliardów złotych, żeby wspomóc teraz gospodarkę. Ale wspomóc? Przyjęli ustawę i już firmy dostają gotowe. I już teraz. Małe i średnie, a duże dostają zastrzyki płynnościowe. Polska zupełnie nieprzygotowana, a dwa, ta pseudotarcza jest tak biurokratyczna, że dzisiaj możemy wyczytać sobie różnego rodzaju analizy, że w jednym przypadku, żeby dostać pewne zasilenie finansowe, to trzeba się powołać na wskaźnik, który zostanie dopiero opublikowany 12 maja. To jest jakieś horrendum, czy myślenie jest takie typowo urzędnicze, aby, mam wrażenie, przepraszam, to powiem, wszystko jest, aby doczołgać się do 10 maja. A po 10 maja niech dzieje się, co chce. Tak odbieram naszą tarczę. Ale wracamy do pana merytorycznego pytania. Tak, 100 miliardów złotych, które poszło na 500+, to jest ta kwota, której dzisiaj brakuje. Pamiętajmy też, że oprócz tego, że firmom będzie pomagać i ludziom, i trzeba będzie dużo więcej pieniędzy włożyć w ochronę zdrowia, to bardzo spadną budżety państwa, dochody budżetu państwa, dlatego że gospodarka się nie kręci,
stanęła, no to mniej kupujemy, mniej z obrotu, też mniej VAT-u i szacuje się, że budżet państwa może stracić od 80 do 100 miliardów złotych. Jest olbrzymi strzał w polskie finanse publiczne i sądzę, że polska gospodarka będzie dużo bardziej pobijana z tej pandemii niż wiele gospodarek Europy Zachodniej. No ale... To jest kilkanaście procent PKB. Ale Ryszardzie, odpowiedziałeś na pytanie, że twoim zdaniem należy w pierwszej kolejności wspierać przedsiębiorców po to, żeby utrzymywać miejsce pracy albo przynajmniej perspektywę ich nowego ustanowienia, nowego ich wdrożenia. A jak oceniasz pod tym punktem widzenia ten, no skądinąd bardzo ułomny, jak zresztą słusznie zauważyłeś, pakiet pomocowy, który jest jakoś tam w znacznej mierze skierowany na mikroprzedsiębiorców, na wsparcie pewnych miejsc pracy. Czy myślisz, że to jest prawidłowo? No jednak to jest też wspieranie konsumpcji, która też jest niezbędna dla rozwoju rynku. Raczej podtrzymanie, oczywiście trzeba pomagać ludziom, którzy tracą pracę. Bez wątpienia, od tego są zasiłki dla bezrobotnych. Trzeba pomagać mikrofirmom, ale na mikrofirmach się świat nie kończy, bo często jest tak, że duża firma ma teraz problem z płynnością, nie jest w stanie ani zapłacić wynajmującemu, ani dostawcy, ani pracownikom, nie płaci, zwalnia ludzi. Kolejna średnia firma nie dostaje od niej pieniędzy, średnia firma nie płaci tej mikrofirmie i wszyscy leżą. Ja mówię pomagać, często chodzi o dostarczenie nawet płynności, żeby te wielkie firmy przetrwały najbliższe 3 miesiące. Oprócz tego będzie rosło bardzo szybko bezrobocie. Sądzę, że rośnie szybciej niż się ktokolwiek spodziewa, bo jest dodatkowa fala, której nie zauważamy, mianowicie z zagranicy wracający Polacy. Jest kwarantanna, wolą wrócić do domu na te parę miesięcy tymi samolotami do Polski. No i co robią w Polsce? Rejestrują się jako bezrobotni, żeby dostać zasiłek i żeby być ubezpieczeni zdrowotnie. W związku z tym liczba bezrobotnych strasznie wzrośnie. Wszystkim trzeba będzie wypłacać zasiłki, czyli państwo musi oczywiście pomagać tym, co tracą pracę. A żeby mniej ludzi traciło pracę, trzeba pomóc dużym, średnim i małym firmom, każdy inaczej, dużym głównie płynność, być może zastrzyki gotówki, a małym i średnim subsydia, tak jak to się dzieje w tym momencie w Niemczech. A powiedz, Ryszardzie, bo jakby chyba najlepsza forma pomocy firmom to jest jednak stymulacja ich produkcji, tak? Czy stymulacja tego, co one produkują, czy usług, czyli jednak zamówienia publiczne. Jak myślisz? Ja bym nie stymulował, ja bym chciał tylko podtrzymać funkcjonowanie, to znaczy firma ma koszty stałe, które musi ponosić, prawda? Budynki, często nawet ludzie są kosztem stałym i tak dalej, żeby te koszty stałe nie przywaliły jej. Teraz w gospodarce wojennej chciałbym podtrzymać funkcjonowanie firm na takim zasadzie, żeby przetrwały ten trudny okres, nie stymulowałbym w ogóle jakiegokolwiek popytu, bo ludzie i tak nie kupią niczego. Widzę na przykład, Piotrze, że dawno nie byłeś u fryzjera, prawda? I teraz też nie pójdziesz, to może się żart, proszę Państwa, też nie pójdziesz, bo do fryzjera pójść nie można. I to nie chodzi o kwestię ilości gotówki, tylko po prostu bardzo wiele rzeczy jakby przestaliśmy kupować. Zobaczcie Państwo, nie kupujemy odzieży, nie kupujemy obuwia, dlatego te firmy mają teraz olbrzymie problemy. Bez względu na to, czy dostaniemy ekstra gotówkę, czy też nie, wiele tych zakupów było takich, że wymagało jakby fizycznego kontaktu z tym towarem. Samochody na pewno tak samo. Ryszardzie, ale był taki przykład, oczywiście właściwie żart, nie przykład, stymulacji gospodarki poprzez zamówienie przez rząd w Orlenie, czy zlecenie przez rząd w Orlenowi, bo tak pewnie to miało taką kolejność, wyprodukowania płynu odkażającego ze spirytusu, prawda? Więc jest, można powiedzieć, że firma, która na co dzień zajmuje się czymś innym, częściowo przestawiła swoją produkcję po to, żeby walczyć z koronawirusem, taka rodzaj produkcji wojennej, czy gdyby w tej chwili zamawiać, że nie wiem, firmy elektroniczne zamiast produkować jakieś nowe gadżety do, nie wiem, telefonów komórkowych, żeby się przerzuciły na sprzęt medyczny. Czy to nie jest ścieżka właściwa? Nie no, to jest jakby, w części to się dzieje. Firmom trzeba zapłacić, dlatego w ramach takiego pakietu powinny być dużo większe pieniądze iść na ochronę zdrowia. Po prostu trzeba zrobić wielkie zamówienia publiczne na to, co jest potrzebne w ochronie zdrowia. A to nie jest stymulacja gospodarki, to jest po prostu przestawienie się na te elementy biznesu, które były nie w wystarczający sposób przygotowywały wcześniej jakby sprzęt, czy maseczki, czy płyny, mówiąc w tym momencie o testach. Natomiast to jest ważny element, ale on jest bardzo mały, wbrew pozorom, w stosunku do całości gospodarki. I teraz tak, im dłużej będzie trwał ten lockdown, tym większe problemy. Zakładam, że większość firm wytrzyma miesiąc.
ale już bardzo mało firm wytrzyma 3 miesiące. W związku z tym krytyczne jest to, żeby pomóc im przetrwać przez te 3 miesiące. Być może będą musiały się skurczyć, ale żeby przetrwały jako organizmy, które potem mogą znowu z powrotem zatrudniać nawet te osoby, które zwolniły. Jeżeli firma padnie, to już nie zatrudni tych, która zwolniła. Jak teoria wolnorynkowa odnajduje się w tych realiach, w których, jak widać, nawet liberalni ekonomiści, liberalni komentatorzy gospodarczy zwracają uwagę na to, że czy się komuś to podoba, czy nie, to właśnie państwo będzie pełniło szczególnie istotną i zwiększoną względem normalnych okoliczności rolę w najbliższych miesiącach. Innymi słowy, czy jest jakaś odpowiedź szkoły wolnorynkowej, która polemizowałaby, czy w jakiś sposób przeciwstawiała swoje recepty temu zwiększonemu państwowemu interwencjonizmowi, który, jak się okazuje, może być po prostu działaniem koniecznym i niezbędnym do przezwyciężenia kryzysu. Pamiętajmy, że problemy firm wynikają z decyzji państwa. To jest sytuacja. Na wojnie to wiadomo, że państwo przejmuje większość odpowiedzialności, bo państwo wywołuje tę wojnę. Teraz okazało się, przez lata zaniedbano ochronę zdrowia, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, w taki sposób, że nie byliśmy w ogóle gotowi jako poszczególne kraje, być może z wyjątkiem Szwecji, na pandemię, na taką skalę. W związku z tym to państwo było winne, że wydawało pieniądze na social, a nie inwestowało w naukę, w badania i w ochronę zdrowia. Teraz tak, ja podkreślam, że trzeba po prostu podtrzymać funkcjonowanie firm, żeby one mogły po jakby przejściu tej głównej fali odbudować siły polskiej gospodarki. Jeżeli będziemy tylko wydawać pieniądze na tych, którzy stracili pracę, to będziemy musieli setki miliardów wydawać na pomoc dla ludzi, którzy nie są w stanie sami z siebie stworzyć sobie nowych miejsc pracy. Pamiętajmy, to jest sytuacja wojenna. Na sytuacji wojennej, które wojnę wywołało państwo, państwo wprowadziło te ograniczenia, państwo musi brać odpowiedzialność i tutaj się sprawdza to, czy dane państwo jest silne, czy gotowe, czy ma zapasy, czy jest w stanie reagować w odpowiedni sposób, czy chroni swoich obywateli. Moim zdaniem, przykro mi to powiedzieć, nasze państwo nie daje tego poczucia bezpieczeństwa. Ale odwołał się pan w naszej rozmowie kilkukrotnie do tej metaforyki wojennej. Przepraszam, nie słyszę. To ja powtórzę. Kilkukrotnie już użył pan tej metafory wojny, którą miało wywołać państwo. No ale przecież obwinianie dowolnego państwa za pandemię, która ma globalne skutki, jest postawieniem sprawy, delikatnie mówiąc, chyba nieuczciwym, bo przecież wirus nie uznaje państwowych granic i przemieszcza się, zakaża ludzi w każdym kraju na świecie, niezależnie od tego, jak dobrze lub źle przygotowane byłoby państwo na jego nadejście, bo nadchodzi on wszędzie. Nie zgadzam się z tym. Znaczy, chodzi o to, że pytanie jest, jak dane państwa były przygotowane na uderzenie wirusa. My byliśmy w trzeciej fali. Pierwsza fala we Włoszech, oczywiście w Chinach zaczęło się, potem Włochy, potem Europa jakby zachodnia, północna, a dopiero Polska była trzecia. W związku z tym mieliśmy najwięcej czasu, żeby się przygotować. Mówię tu o łóżkach szpitalnych, mówię tu o przygotowaniu testu. Bardzo wiele krajów zignorowało po prostu ryzyko pandemii. W Niemczech na przykład sytuacja jest znacznie lepsza niż w Polsce, jeżeli chodzi o skalę przygotowania systemu ochrony zdrowia. W Stanach za późno zareagowano, w związku z tym w takim momencie sprawdza się, czy dany kraj, przepraszam, ja oczekiwałbym od mojego państwa bycia przygotowanym na efekt epidemii. Oczywiście nikt nie jest w pełni przygotowany, ale nie może być sytuacji, w której robimy to wszystko na łapu-capu. I dwa, to jak polskie państwo zrobiło tą tarczę, świadczy o tym najlepiej, jak bardzo nie rozumie sytuacji, jak bardzo nie ma pieniędzy. Oczekiwałbym właśnie, zawsze to mówiłem, jak byłem w Sejmie, że trzeba mieć pieniądze na trudne czasy. Przyszły trudne czasy, okazało się, że pieniądze były wydane. Nie chcę wchodzić w dyskusję na temat postępowania Szwecji, ale Szwecja przyjęła założenie, że ma tak dobry system ochrony zdrowia, że wszystkich, którzy zachorują, jest w stanie przyjąć. Po prostu. Ale czy postulat tego, że państwo powinno oszczędzać i postulat tego, że państwo powinno było inwestować w publiczną służbę zdrowia, nie stoją w sprzeczności? Przecież służba zdrowia również jest bardzo kosztownym elementem systemu świadczeń społecznych na reformę, którego także powinniśmy byli wydać miliardy. A nie, po pierwsze niedoinwestowana, a po drugie brakuje tej prywatnej nogi, która by się teraz bardzo przydała. W Polsce nie ma prywatnej nogi oprócz firm typu Lux Medicover. Na całym świecie, po prostu wtedy mamy większy jakby podaż usług zdrowotnych. A po trzecie, podkreślam, kupę bardzo dużo pieniędzy poszło na social. 13-14 emerytura powinna być od razu zawieszona, bo emeryci nie potrzebują teraz wsparcia, potrzebują wsparcia ci, którzy tracą pracę. 100 miliardów złotych
to gdybyśmy wydali te pieniądze z 500+ na ochronę zdrowia, to by ochrona zdrowia dzisiaj śmigała. Brakuje nam 70 tysięcy lekarzy, 130 tysięcy pielęgniarek. Dlaczego? Bo za mało zarabiają. To pokazuje, jak błędy przeszłości mszczą się niestety teraz i państwo polskie państwo jest jednym z najgorzej przygotowanych na takie uderzenia, jakie mają miejsce obecnie. Zgłaszam swoją obecność. Dzień dobry, panie profesorze. Pan profesor, to oznacza, że tę rozmowę, mimo że jest bardzo ciekawa i pewnie wiele pytań by się jeszcze pojawiło, będziemy musieli skończyć. Był z nami Ryszard Petru, założyciel Nowoczesnej, ekonomista i przedsiębiorca, a po mojej prawej również pytania zadawał tu obecny Piotr Niemczyk, Obywatele News. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo, wszystkiego lepszego. To już podziękujcie panu Ryszardowi, żebyśmy mogli przełączyć na spokojnie pana profesora. PiS jest pod tym względem wyjątkowo słaby, ale generalnie ta klasa polityczna to są ludzie bardzo średni. Jeśli, nie wiem, no, będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach, albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska. Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jakub Dymek, oglądacie kanał Obywatele News. Naszym gościem jest już profesor Marcin Król, a po mojej prawej ręce tu w studio Paweł Kasprzak. Zapraszamy na program. Halo, halo, dzień dobry panie profesorze, mam nadzieję, że się dobrze słyszymy. Dzień dobry. Doskonale, dzień dobry. Wyśmienicie. Panie profesorze, był z nami tutaj chwilę temu profesor Jan Zielonka, który na zakończenie naszej rozmowy zwrócił nam uwagę, że być może w świetle globalnej pandemii nasza uwaga skupiona na polityce, na wyborach, na tym, co robią rządzący, jest czymś zbyt ulotnym, jest pewnym rodzajem przywileju, który bezlitosny wirus za chwilę nam odbierze. Czy pan również myśli, że dziś polityka została zredukowana do takiej ulotności i do czegoś, co właściwie przestaje być godne uwagi? Czy ta opinia profesora Zielonki była jeszcze, biorąc pod uwagę to, co dzieje się dziś w Polsce, odrobinę za radykalna? W jakimś sensie zgadzam się z Zielonką, to znaczy, ale to jest chwilowe. To znaczy polityka została zredukowana na moment, w tym sensie moment, tygodnie najwyżej, prawda? Ale i to nie polityka została zredukowana, tylko nasza uwaga. I polityka trwa. No, cokolwiek by sądzić, cokolwiek sądzimy o zabiegach PiS-u do prowadzenia do wyborów, czy o postępowaniu poszczególnych gubernatorów w Stanach Zjednoczonych, to polityka trwa po prostu, więc to tylko nasza uwaga została od niej na szczęście odwrócona w tej chwili. Ale to bardzo szybko wróci i to w sposób bardzo przykry. A czy jest tak, na co uwagę zwraca dziś wiele osób, że w sytuacji, gdy nie patrzymy, gdy oczy społeczeństwa są zwrócone gdzieś indziej, autokraci i ci politycy o ambicjach autokratycznych zyskują najwięcej? Ja tu nie jestem takiego zdania, to znaczy, bo to nie można tak prosto powiedzieć o autokracji. To jest sytuacja, w której oczywiście we wszystkich krajach, i to rozumiemy, pomijam Amerykę, bo jest trochę inna struktura, kolosalną rolę odgrywa państwo w tej chwili. I tak będzie przez pewien czas. I to jest nieuniknione i w jakimś sensie no, musimy się z tym zgodzić, prawda? Pogodzić tak. Ja nie lubię państwa w ogóle. Uważam, że państwo, nie jestem państwowcem, wręcz przeciwnie. Raczej mam skłonności anarchistyczne niż państwowotwórcze. Natomiast w tej chwili niestety państwo odgrywa centralną rolę i tak musi być. Natomiast to nie znaczy, że wychodzenie z tego będzie przebiegało koniecznie w sposób autorytarny. To przecież zależy od bardzo wielu czynników i bardzo możliwe, że w ogóle państwo, jakie dotychczas
jakie dotychczas rozumieliśmy, zniknie wręcz, czy zostanie zmiecione. I ja sądzę, po prostu no, trzeba by długi wywód przeprowadzić, że zmiany, jakie nastąpią po pandemii, będą wstrząsająco duże i tylko część z nich potrafimy roztropnie przewidywać. Roztropnie przewidywać to nie znaczy wcale, że tak będzie, tylko na podstawie pewnych przesłanek przewidywać, co się zdarzy. Więc co możemy przewidywać? Możemy przewidywać dramatyczny upadek gospodarki. To są żarty, co się w Polsce uprawia. Mówiąc o 10% recesji, recesja będzie na pewno co najmniej 30%. I co do tego już nie ma wątpliwości, nawet Amerykanie już tak sądzą, prawda? Więc nie ma wątpliwości. Po drugie, możemy się spodziewać przy takim postępowaniu niektórych państw, jak Polska, to znaczy przy w gruncie rzeczy zdumiewającej słabości państwa. Państwo w Polsce, wbrew pozorom, państwo rządzone przez Morawieckiego, jest bardzo słabe. To znaczy na przykład pomoc udzielona przedsiębiorcom jest mikroskopijna. Ja liczyłem to w stosunku do Niemiec. To jest między 1,30 a 1,50 tego, co Niemcy, nawet uwzględniając różnicę w liczbie ludzi, dali swoją przedsiębiorstwom. I teraz słyszałem pana Petru trochę i słyszałem go wczoraj w telewizji, zresztą znam te poglądy skądinąd. Państwo opowiada, że nie ma pieniędzy. To jest żart. W takich sytuacjach drukuje się pieniądze, wchodzi się w olbrzymi dług publiczny po to, żeby potem nie wejść możliwie w recesję. Ponieważ lepszy dług publiczny niż recesja. Przecież na tym polegał w jakimś sensie plan Marshalla, prawda? Tu nam potrzebny jest, że tak powiem, wewnętrzny plan Marshalla, bo oczywiście nie ma Amerykanów, którzy wydali pieniądze. I to jest zabieg, który państwo musi przeprowadzić, wziąć na swoje barki. Ale ponieważ państwo polskie boi się po prostu ryzyka związanego z głębokim zadłużeniem. To jest wielkie ryzyko, ale tak trzeba zrobić po prostu, bo w ten sposób dzisiaj uratuje się jeszcze istniejące miejsca pracy i padające z godziny na godzinę i po pandemii wróci się do jakiego takiego stanu. Jeżeli się dziś nie da tych pieniędzy, to wróci się do zera, do stanu zero, to znaczy do stanu masowych bankructw i masowego bezrobocia, a wręcz głodu. I to jest po prostu konieczność. Wydanie pieniędzy ponad wszelką miarę. Zresztą, na koniec tej krótkiej wywodu, pan Glapiński powiedział, że mamy pieniędzy dowolnie. On ma rację, powiem. Mamy pieniędzy dowolnie, przecież można je wydrukować. I można w ten sposób uratować to, co jeżeli raz spadnie, to już nigdy nie wróci. Innymi słowy, państwo, krótko mówiąc, w tej chwili ja nie wierzę w autorytaryzm, znacznie bardziej wierzę w chaos. Panie profesorze, wywołał poniekąd pan sam tę sprawę. Miejsce świadczeń społecznych, no bo kłócą się dzisiaj tak naprawdę w sprawie ratowania kraju przed recesją zwolennicy dwóch perspektyw. Ci, którzy twierdzą, że wcześniej należało zaciskać pasa i ci, którzy uważają, że to właśnie dzięki temu, że jako tako gospodarkę udało się w tych dobrych ostatnich latach dobrej koniunktury rozhuśtać, będzie nam się wiodło lepiej. Pan w tym sporze gdzie się odnajduje? Oczywiście, że zawsze trzeba oszczędzać w dobrych czasach. Każdy rozsądny człowiek to rozumie i państwo to powinno rozumieć. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, co robić teraz do przodu, prawda? Czy oszczędzali, czy nie oszczędzali, mamy do czynienia z sytuacją, jaką mamy. W tej sytuacji rzeczą podstawową jest ratować miejsca pracy i ratować przedsiębiorców, dlatego że i mali, i średni, i duży, to nie ma żadnego
moim zdaniem żadnej różnicy. Jeżeli raz będą musieli zamknąć swoje przedsięwzięcia, jeżeli stracą zamówienia, nie będą produkować, to już nie wrócą albo wrócą po kilku latach i będzie tragedia gospodarcza i społeczna. I teraz ja nie jestem ekspertem gospodarczym, ale społecznym bardziej. I to spowoduje konsekwencje przeraźliwe w postaci olbrzymiego bezrobocia. Proszę zdać sobie sprawę, co to jest bezrobocie 20-25%, a ja takie przewiduję i takie jest prawdopodobne. To jest dewastacja kraju. To znaczy, to jest skazanie dużej grupy ludzi, kilku milionów ludzi co najmniej, 16,5 miliona zatrudnionych. No to 25% to jest 4, powiedzmy. Oczywiście oni dostaną 1,5 tysiąca dziś na dzisiejsze pieniądze, prawda, jakiegoś wsparcia. Ale to jest na egzystencję poza społeczeństwem. I proces odspołeczniania, to socjologowie zbadali, proces odchodzenia od zainteresowania życiem publicznym i uważania się za osobę, że tak powiem, zbędną, za ludzi zbędnych, za ludzi odtrąconych. Jeżeli potrwa 2 lata, to jest już finalnie. To będzie wtedy siła, która jest po pierwsze, no, wzbudza w nas smutek, żal, nawet litość. Ale z drugiej strony w 1936 roku Stefan Czarnowski napisał znakomity książkę pod tytułem Ludzie zbędni w służbie przemocy. Otóż ci ludzie pójdą na, będą gotowi na każde formy oferty radykalnie. I nie teraz grozi nam autorytaryzm, tylko grozi nam autorytaryzm lub, co bym znacznie wolał, rewolucja, jesienią, wiosną przyszłego roku, albo jesienią tego roku, raczej wiosną przyszłego. Ponieważ to będzie bunt lub będzie to całkowity autorytaryzm przy pomocy użycia wojska, znaczy rodzaj stanu wojennego. Są dwie możliwości tylko. Bunt jest społecznie czasem konieczny. Jest znakomita książka Martina Mali, Rewolucje, lokomotywy historii. Otóż pewnego rodzaju, który między innymi, on świetnie znał Polskę, to Amerykanin, ale znający Polskę dobrze, historyk znakomity amerykański. I mianowicie Polska nigdy nie przeszła przez rewolucję. On uważa, że te kraje europejskie, które nie przeszły przez rewolucję, nie uległy modernizacji. Rewolucja modernizuje. Jak sądzę, w tym jest wiele racji. To znaczy, nie bójmy się tego, że nastąpi okres radykalnej, może nie używając słowa rewolucja, radykalnej zmiany społecznej. Niechże to się zdarzy. Oczywiście takich rzeczy nigdy nikt nie przewidział w historii. Nie wiemy, co jest zapalnikiem. Bastylia była komicznym zapalnikiem, jeżeli to porównać z tym, co się potem stało. Jak panowie wiecie, jak państwo wiedzą, Bastylia, która do dziś jest symbolem, to był napad na twierdzę, w której broniło 4 żołnierzy, ich szefa ścięto i w której siedziało 7 więźniów, w tym 4 wariatów, prawda? Ale to był ten błysk, ta iskra. Kiedy zdarzy się ta iskra i w jakich okolicznościach, to jest do przewidzenia i nikt się nie odważy tego próbować nawet prognozować. Natomiast okoliczności, mechanizmy do tego będą niesłychanie sprzyjające. Stąd pokusa autorytaryzmu, żeby do tego nie dopuścić, prawda? Ale ta pokusa dopiero nastąpi. To, co jest dzisiaj, to jest na razie podobne do Francji na przykład, która jest jednak demokratycznym w pełni krajem. Panie profesorze, ja pozwolę sobie na chwilę przekazać głos tutaj do studia, do Pawła.
Bo w jednej z naszych poprzednich rozmów, ty, Pawle, mówiłeś o tych, którzy w nadchodzącym kryzysie i załamaniu widzą pewnego rodzaju nadzieję polityczną, ale przypominałeś także o tym, że to niesie ze sobą pewną przestrogę, że należy być uważnym, czego kto sobie życzy. I chyba słowa takie jak te pana profesora potwierdzają twoją intuicję, prawda? Że to może nie być wcale czas nadziei, ale także czas wielkiej lekcji pokory dla tych, którzy chcieliby się w trakcie wielkiego kryzysu bawić zapałkami. Znaczy, ja przede wszystkim z ogromną sympatią słucham pana profesora. Ja pana Kasprzaka w ogóle nie słyszę. Ja przede wszystkim z ogromną sympatią słucham pana profesora zdań o buncie, czy też o rewolucji. Mnie jest to trochę mniej zręcznie wypowiadać takie słowa, bo bywam często oskarżany jako taki populistyczny lider, no właśnie ze skłonnościami niebezpiecznie radykalnymi, ale mam podobną oczywiście diagnozę, bo te czasy przesilenia mogą do czegoś doprowadzić, tylko też jestem pełen obaw, bo historycznie bywa też taka opinia przez filozofów formułowana, że najbardziej posuwają sprawy cywilizacyjne do przodu te rewolucje, które się nie udały, bo te rewolucje, które są zwycięskie, one mają tendencję zjadać własne dzieci, mówiąc w największym skrócie, natomiast utrwalają wartości i pewne wzorce społecznych zachowań, czasami również pewne instytucje, te rewolucje, które muszą długo walczyć o realizację swoich celów. No, przypominam na przykład falę kontestacji z lat 60. i 70. w całym zachodnim świecie, która nigdzie nie przyniosła politycznej zmiany, żadnej zmiany władzy, natomiast bardzo głęboko przeorała zachodnią cywilizację. Akurat w kierunkach, z którymi ja bym sympatyzował, ale to już mniejsza o sympatię. Mówimy raczej o tym, co jest motorem zmian i jakie te zmiany mogą być. Od doświadczeń rewolucji francuskiej, moim zdaniem, polska tradycja tym się różni, że Francuzi, wszystko jedno na ile zmitologizowana jest Bastylia, ale Francuzi mają do dzisiaj to poczucie, że oni ją zburzyli własnymi rękoma i również własnoręcznie napisali Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. Mają poczucie sprawstwa w historii. Czują, że są autorami historii, mówiąc w największym skrócie, podczas gdy Polacy uważają, że historię piszą obce im i wrogie mocarstwa, a my jesteśmy tylko ofiarami. I teraz ja myślę sobie, że w tym niewątpliwie takim emancypacyjnym procesie pisowskiego buntu, tego, który wyniósł PiS do władzy, ujawniły się, jak w każdej takiej rewolcie, ujawniły się nowe rzesze ludzi, którzy dotąd byli pomijani jakby w dyskursie publicznym, znaczy im odmawiano nie tylko wstępu na polityczne salony, ale w ogóle głosu w publicznej dyskusji. To podobne zjawisko w mojej ocenie następuje w Stanach Zjednoczonych, gdzie cywilizowani ludzie z wybrzeży amerykańskich nagle z pewną zgrozą zobaczyli to przaśne oblicze amerykańskiego interioru. To rzeczywiście jest jeden z wymiarów, mnie się wydaje, tego, co się stało w Stanach i czego saldo jest póki co niekorzystne, bo skutkuje polityką Trumpa, która nie ma zbyt wielu sympatyków, pewnie wśród nas też ich nie znajdziemy. Natomiast boję się tylko takiej sytuacji, tak? Bo mamy, nie mamy mainstreamu w Polsce, mamy dwa główne nurty. Jeden z nich dobrze znamy, ja w nim sam funkcjonuję i mam w tym nurcie takie klaustrofobiczne dosyć poczucie, bo widzę te nabrzeża takie z kamieni budowane przez pokolenia, niewzruszone i niezmienne nawet w takich ciężkich czasach. Widzę taki kompletny brak refleksji na temat tego, że demokracja prawdopodobnie po kryzysie pisowskim, a nie tylko koronawirusowym, no nie będzie już taka, jak ją znamy, instytucjonalnie, mentalnościowo, no w każdym wymiarze. Ale z drugiej strony mamy ten żywioł, który stanowi w Polsce podzielonej na pół, drugą połowę tego głównego nurtu, który jest kompletnie nieprzewidywalny. Ja się bardzo boję, że często słychać po naszej stronie te hasła bronimy przyzwoitości. Ja wyobrażam sobie, że Ludwik XVI, podobno facet przyzwoity, jak wyglądał przez okno i patrzył na ten paryski tłum, który dokonywał momentami rzeczy strasznych, a potem pomaszerował na Wandeę, no to Ludwik XVI, patrząc na to, też miał prawo powiedzieć, że broni elementarnych zasad przyzwoitości. Po pierwsze, dzisiaj wiemy, że on nie miał szans. Po drugie, dzisiaj oceniamy,
że on również nie miał racji, ponieważ cokolwiek sądzić o krwawych nierzadko wydarzeniach francuskiej rewolucji, no to wszyscy na ten jej dorobek patrzymy, bardzo silnie się z nim identyfikując. I być może to jest jakieś takie katarzis, przez które trzeba przejść. Natomiast wydaje mi się, że to, co widzimy w klasie politycznej i w polskich instytucjach demokracji, to jest taka całkowita bezbronność, takie zakostnienie, takie trwanie w przywiązaniu do starych sposobów działania i do starych instrumentów działania. No i ja widzę wreszcie, znaczy jak ktoś jest anarchistą, jak pan profesor, albo sympatyzuje z takimi postawami, jak ja sympatyzuję, i w związku z tym wygląda zmiany na lepsze, no to w tej dzisiejszej dyskusji wokół koronawirusa i tego kryzysu ja się czuję potwornie przede wszystkim osamotniony i to jest źródło mojego bardzo głębokiego pesymizmu. Bo my słyszymy od polityków opozycji jawnie wypowiadane deklaracje. Kto pamięta dzisiaj o konstytucji, kiedy podstawowym problemem człowieka jest zachować życie, pracę, dochód i tak dalej. I w związku z tym politycy opozycji głosują za niekonstytucyjnymi pisowskimi rozwiązaniami. I w związku z tym tak czuję, że jak będziemy szukać kumpli w tym buncie, który ma doprowadzić do cywilizacyjnej zmiany na lepsze, to będziemy samotni. Nie wiem, jak pan to widzi, panie profesorze, ale ja jestem w mocno depresyjnym nastroju. Ja myślę tak. Po pierwsze, trzeba zupełnie przestać interesować się istniejącą tak zwaną klasą polityczną, która istnieje rozpędem, łącznie z PiS-em, moim zdaniem. To znaczy, PiS jest pod tym względem wyjątkowo słaby, ale generalnie ta klasa polityczna to są ludzie bardzo średni. I całość tej klasy politycznej, taki czas, wiecie panowie, czasem jest pech historyczny. Trzeba o tym pamiętać. Była koniunktura sprzyjająca, pojawia się ktoś wybitny, kto potrafi pokierować i nadać ton i tak dalej. I czasem kogoś takiego nie ma. Wielu wybitnych ludzi, którzy zmienili historię, że przypomnę Bismarcka czy Churchilla, 20 lat czekało na swój moment. W tej chwili w Polsce nie ma ludzi wybitnych. PiS ma tak naprawdę trzeci garnitur, że tak powiem, poziomu intelektualno-politycznego u władzy, prawda? Opozycja w najlepszych przypadkach drugi garnitur. I tak jest. Innymi słowy, ja myślę, że to jest w ogóle nieciekawe. To znaczy, z tego, co jest w tej chwili, nie widzę, żeby wyrosły jakiekolwiek kwiaty. Tu rośnie trawa i kończyna. W najlepszym razie. I w związku z tym ja po pierwsze nie wierzę w ewolucję korzystną ludzi, ugrupowań, form politycznych w tej chwili istniejących, które przyniosłaby dobre skutki w przyszłości, niedługiej, znaczy w przyszłości po pandemii, to po prostu nie wierzę. Po drugie jednak nie wierzę także w powrót demokracji, a w każdym razie w automatyczny powrót demokracji. Nas czeka, jeżeli chcemy wrócić do demokracji, a to jest pytanie, które ja sobie zadaję i oczywiście chcę, ale to jest pytanie, które musi zadać sobie każdy obywatel lub chociaż większość obywateli. Czeka nas ciężka praca od podstaw, to znaczy demokracja może się odrodzić nie w formie minionej, czyli tak zwanej demokracji liberalnej, ona już nie będzie istniała po pandemii. Ona może się odrodzić tylko w formie oddolnej, to znaczy jeżeli bardzo wielu obywateli zrozumie główną zasadę demokracji. Ona jest prosta. Bierzemy władzę po to, żeby sami sobą rządzić i sami być odpowiedzialni za siebie. To trzeba zrobić, ale tego się nie da zrobić od góry.
tego nikt nie zarządzi, prawda? Innymi słowy, czy też demokracja liberalna, jaką znamy, która odniosła olbrzymie sukcesy, więc nie należy nią pogardzać, ale się skończyła po prostu, wszystko się kończy. Została zainstalowana w Europie przez Amerykanów po 1945 roku. Z pewnym trudem w 1948 już się udało. I trwała. Trwała z wielkimi historycznymi sukcesami, fantastycznymi zupełnie. Skończyła się. To 70 lat to jest fantastyczny wiek, prawda? To był najcudowniejszy czas w historii ludzkości. Na Zachodzie w każdym razie, a dla nas te 30 lat. Koniec. Teraz niestety to się już nie odrodzi. Odrodzi się, jeżeli coś nowego i prawdziwego postaci demokracji, jeżeli naprawdę będzie wysiłek. Czyli innymi słowy, powiedziałbym, że moim w tej chwili przekonaniem i pewnego rodzaju taką radą jest machnąć ręką na politykę współczesną. Ona się potoczy, jak się potoczy. Natomiast doprowadzić do nowego oświecenia. Na to są pewne nadzieje. Te nadzieje wynikają z zauważonej, nie tylko przeze mnie już, rzeczy, mianowicie szacunku dla autorytetu specjalistów. To jest odwrót od populizmu, niewątpliwy w całej Europie. To znaczy, zaczyna się szanować nie tylko wirusologów oczywiście, ale także niektórych ekonomistów, no i tak dalej. Z powrotem specjaliści, autorytety, czyli ludzie wiedzy ogólnie rzecz biorąc, zaczynają mieć znaczenie. Proszę zauważyć, ja na przykład nigdy w życiu nie zostałem przez żadnego polityka poproszony o jakąkolwiek opinię, chociaż moim zawodem jest historia filozofii politycznej. Prawda? Mnie to nie przeszkadza, ale to jest dziwne, powiedziałbym. Dziwne jest to, że politycy przez 30 ostatnich lat w Polsce udane w sumie uważali, że oni wszystko wiedzą. Otóż to się kończy. Teraz przyjdzie czas, jestem przekonany, jeżeli będzie to czas w miarę stabilny, bo jak będzie rewolucja, to oczywiście nie. W miarę stabilny na ludzi wiedzy i na pewien powrót, z przykrością to mówię, ale do swoistego elitaryzmu. Bo przez pewien czas odbudowa życia publicznego, odbudowa, która będzie także polegała na wielu zjawiskach, o których już doskonale wiemy, ekologia, powietrze, kopalnie, no i tak dalej, prawda? Na zmianie stanowiska musi przebiegać wedle rad ludzi wiedzy. Budowanie nowego lotniska wedle rad ludzi wiedzy, a nie jakiegoś trzeciorzędnego polityka. Prawda? Już nie chcę nazwiskami tu wymienić, bo nawet szkoda tych nazwisk powtarzać, bo one są bez znaczenia. Także podsumowałbym tak to, że w moim przekonaniu jest przed nami bardzo ciekawa zmiana. Tragedia, jaką jest pandemia, nie zakończy się żadną formą powrotu do tego, co było. Panie profesorze, tak myśli, to się musimy niestety w tym momencie, dziękując panu za to podsumowanie, zawierające tyleż niepokojących, co optymistycznych uwag na koniec, bardzo serdecznie za pański czas podziękować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, dziękujemy za pański bardzo czas. Bardzo dziękujemy, panie profesorze. Ja nazywam się Jakub Dymek, był ze mną Paweł Kasprzak. Naszym gościem był profesor Marcin Król. Dziękuję. Do widzenia. Te wybory są jedne, ja będę musiała z tym żyć całe życie i jeśli, nie wiem, będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska. Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę
sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy, uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie. Halo, halo, dzień dobry, mam nadzieję, że się słyszymy. Jest z nami Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. Pierwsze pytanie, chciałbym zapytać o coś, co jest najoczywistsze chyba w tym momencie. Jak z perspektywy samorządowej wygląda stan epidemiczny i jak samorządowcy, jak pani radzi sobie w tej sytuacji nadzwyczajnej ze swoimi codziennymi obowiązkami? Stan epidemiczny z perspektywy tych samorządów najniższego gminnego szczebla wygląda tak samo jak każdego innego obywatela. My nie mamy własnych placówek medycznych, więc mamy te same dane, które są podawane przez media publiczne, przez nasz sanepid. Jakby ta nasza wiedza jest taka sama jak każdego innego obywatela. Natomiast nasze codzienne funkcjonowanie jest zasadniczo różne, bo już wszystkie urzędy gmin, miast w Polsce są zamknięte. Nie można do nich wejść albo w ogóle, albo dopiero po telefonicznym umówieniu się. My od początku tego tygodnia pracujemy w takim trybie dwóch zespołów. Wszyscy pracownicy zostali podzieleni na dwa zespoły i mamy zakaz kontaktowania się ze sobą, również w czasie prywatnym. No, ze względów oczywistych, jeśli się coś wydarzy w jednym zespole, chciałabym, żeby urząd zachował ciągłość pracy. Więc pracujemy z domu. Teraz też jestem w domu, bo teraz jest mój zespół ma ten tydzień pracy zdalnej. Natomiast no, możemy sobie wyobrazić, jak to wygląda. No, samorządy w Polsce są przygotowane do pracy zdalnej mniej więcej tak, jak polska szkoła jest przygotowana do pracy zdalnej, czyli zasadniczo nie są przygotowane. Ja jestem akurat bardzo dumna z moich pracowników, mojego zespołu, bo widzę, że naprawdę wszyscy się starają działać. Natomiast siłą rzeczy to tempo pracy spadło, tak? Jest dużo osób jest na zwolnieniach, na tej opiece nad dziećmi, bo przecież my mamy dzieci tak jak wszyscy inni ludzie w Polsce. Tempo pracy spadło i można trochę tak ironicznie powiedzieć, że w zasadzie to i dobrze, dlatego że na pewno nie zrealizujemy wszystkich planowanych na ten rok inwestycji. To jest moment na przycinanie kosztów, rewizję planów, rewizję budżetów. Więc tak, no można powiedzieć, że to wolniejsze tempo pracy jest wskazane. To jest oczywiście ironia, dlatego że życie w ogóle nie zwolniło. Wszyscy wiemy, w jakim tempie powstaje teraz ustawodawstwo w Polsce. Nocne rozporządzenia, jedno goni drugie. To dotyka również samorządów. My to wszystko musimy śledzić i wdrażać, więc no, nie jest łatwo oczywiście, ale dajemy radę. Wyjścia. Słuchaj, jesteśmy po imieniu, więc nie będę udawał, że inaczej muszę się do ciebie zwracać, ale te regulacje, o których mówisz, wydawane w nocy często, bardzo głęboko czasami ingerują w to, czym się zajmują samorządy. No, w dużych miastach to jest komunikacja miejska, to są różne spółki komunalne. U ciebie jest straż gminna czy straż pożarna, u ciebie jest jednak placówka podstawowej opieki zdrowotnej. Czy te regulacje też to ingerują i to jest tak, że na przykład musisz wyłączyć pewne zasoby do dyspozycji przez jakieś władze centralne? Czy powiem tak, ja za bardzo nie mam zasobów, żeby je wyłączyć, tak? Ja nie mam straży gminnej, mam moją przychodnię zdrowia. Jeśli cokolwiek muszę zrobić, że tak powiem, w terenie, na prośbę czy też polecenie wojewody, na przykład, nie wiem, wspomóc Kampinoski Park Narodowy w pilnowaniu wejść do parku w weekendy, jedyne, co mam, to mam ochotnicze straże pożarne, które mogę o to poprosić i oni rzeczywiście są świetni i tym wspomagają. I takich samorządów jak ja jest w Polsce całe mnóstwo. Tak, to Izabelin tutaj nie jest wyjątkiem, więc my po prostu sobie radzimy, musimy sobie radzić własnymi siłami. Czy to teraz mnóstwo samorządów, jak wiecie, dystrybuuje do mieszkańców różnego rodzaju środki, czy to maseczki, czy płyny dezynfekujące. My nie mamy żadnych ekip, żeby to zrobić, tak? Robią to pracownicy urzędów, pracownicy spółek komunalnych, bardzo często sołtysi z radami sołeckimi i właśnie strażacy.
Jasne, ale też chciałem się dopytać o to, no to wszystko wymaga środków, prawda? Czy te środki są z jakiejś centralnej dyspozycji, czy te środki to są własne zasoby gminy? A jeszcze chciałbym dopytać o jeszcze o jedną okoliczność. No, no niewątpliwie mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym, prawda? Ileś zakładów pracy nie funkcjonuje, nie funkcjonują restauracje, nie funkcjonują punkty usługowe. Czy to też oznacza, że nie tylko, że być może są dodatkowe obciążenia dla budżetu gminy, ale również spadają przychody, prawda? Od podatku dochodowego, być może od podatku gruntowego. Jak to będzie? Jak to się może odbić na sytuacji organizacyjnej i finansowej gminy? No, odbije się fatalnie, ponieważ w samorządach finanse stoją coraz gorzej. Jak wiecie, w ubiegłym roku zmieniono nam jakby dochody w trakcie trwania roku budżetowego. Obecny spadek dochodów przewidywany to jest między 10 a 30%. U mnie w gminie akurat nie mam zbyt wielkich przychodów z CIT-u. Moje główne źródło przychodu to jest PIT, ale przecież moim mieszkańcom spadają dochody w tej chwili już. Tak? Więc wszystkie samorządy czeka spadek dochodów. Tak jak mówię, oczekujemy, że to będzie między 10 a 30%, a sytuacja finansowa samorządów już jest zła. Więc no nie wiem, w zasadzie około 1700 samorządów w Polsce w tej chwili już nie ma nadwyżki, tak zwanej nadwyżki operacyjnej, nie ma z czego robić inwestycji, no w zasadzie niedługo będziemy już tylko wypłacali pensje nauczycielom. A powiedz jeszcze, przepraszam, jedno tylko krótkie pytanie, a 30% budżetu, to co to znaczy? To znaczy, że co, trzeba zamknąć szkołę, czy przychodnie, czy bo, żeby nasi widzowie wiedzieli, co to znaczy w kosztach, tak? To zależy od gminy. Moja gmina się zalicza jeszcze do tych szczęśliwych, tak zwanych bogatych gmin. My mamy nadwyżkę operacyjną, więc w przypadku naszej gminy będą to cięcia inwestycji. Natomiast w gminach, w której tej nadwyżki operacyjnej nie ma, albo jest jej na przykład 20 tysięcy, to ja szczerze mówiąc nie wiem, co ten wójt ma zrobić dokładnie tak, jak mówisz, czy ma nie wypłacić pensji nauczycielom, swoim własnym urzędnikom, czy nie wiem, przestać, no akurat zamiatania ulic może nie robić. Ja wiem, że w tej sytuacji to pytanie może brzmieć wręcz jak nietakt, ale jak wyobraża sobie wobec tego pani organizację majowych wyborów prezydenckich? Personalnie sobie w ogóle tego nie wyobrażam, powiem tak. Trudno mi w ogóle skomentować to, co się dzieje w Polsce w tej chwili. Zwłaszcza, że nawet już nie wiadomo, co komentować, bo w zasadzie każda godzina przynosi jakieś nowe pomysły, nowe rozwiązania. Nie wiem, no ostatni taki przeczytany chyba 2 godziny temu, to jest ten pomysł głosowania korespondencyjnego dla wszystkich. To coś takiego. Ja nie wiem, czy w ogóle to należy komentować, tak? No bo to jest jakiś pomysł osoby, która nie była przez lata całe na Poczcie Polskiej. To jest w ogóle pomysły dostarczania kart wyborczych bez potwierdzenia. Jakby uważam, że to jest tylko propozycja, nie wiem, rzucona po prostu, żebyśmy sobie o niej wszyscy porozmawiali, zajęli się tym tematem, zamiast zająć się walką z epidemią i stanem polskiej służby zdrowia. Nie wierzę, że coś takiego zostanie w Polsce przeprowadzone. Znaczy to w zasadzie już od razu powiedzmy, kto jest prezydentem i darujmy sobie to całe zamieszanie. Jesteś członkiem zarządu Związku Gmin Wiejskich, który wydał stanowisko. To stanowisko co prawda jest sprzed paru dni, więc jeszcze nie przewiduje tej sytuacji z korespondencyjnym głosowaniem. Ale no wójtowie tam stanowisko jakby przekazują dotyczące w ogóle możliwości zorganizowania wyborów. Czy mogłabyś przypomnieć argumenty wójtów? Oczywiście. Z naszego punktu widzenia sam jakby akt wyborczy w dniu 10 maja to jest jeden temat. I to, że zarządzenia, zalecenia wydawane przez rząd są jakby sprzeczne z możliwością właśnie osobistego głosowania, to jest jakby jedno. Teoretycznie można sobie wyobrazić w jakiejś absurdalnej rzeczywistości, że rzeczywiście wchodzimy pojedynczo i tak dalej. Natomiast wybory trzeba również przygotować. Jak Państwo wiecie, mamy kalendarz wyborczy, mamy skompletować komisję, musimy tę komisję przeszkolić. No jakby jest szereg czynności do wykonania
nie bardzo wiem, jak mam je wykonać, no przede wszystkim w sytuacji na przykład braku chętnych do komisji, tak? Natomiast inna propozycja, która się pojawiła w międzyczasie, czyli taka, że w komisjach zasiądą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, no to jest jakieś kolejne kuriozum, które wydaje mi się nie nadaje się do żadnego komentowania. No ale nie boisz się komisarza? Jeżeli nie uda ci się zorganizować wyborów, to może ktoś stwierdzi, że to jest twoja zła wola i na przykład ktoś będzie miał pomysł, żeby wyznaczyć na twoje miejsce komisarza. Nie boisz się tego? Proszę bardzo, no jakby tak jak powiedziało już wielu wójtów, wójtem się bywa, człowiekiem się jest, jakby no ja, te wybory są jedne, ja będę musiała z tym żyć całe życie i jeśli, nie wiem, no będę zmuszana na przykład do tego, żeby zrobić wybory z Wojskami Obrony Terytorialnej w komisjach albo w jakiejś innej absurdalnej sytuacji, to po prostu zrezygnuję z tego stanowiska i przeprowadzi je komisarz. Natomiast też, żeby to jasno zabrzmiało, ja się nie uchylam od jakby odpowiedzialności, w ogóle z gruntu jestem legalistką, tak? I dla mnie fakt niewspółpracowania z państwem potencjalnego jest dużym problemem, tak? Ja zostałam wójtem, weszłam do administracji publicznej i jak najbardziej chcę działać w zgodzie z konstytucją, państwem i tym wszystkimi czy zaleceniami, które dostaję od różnego rodzaju organów nas kontrolujących. Natomiast, więc jakby na pewno jeśli będę tego zmuszona, rezygnację złożę w ostatniej chwili, to się mówi kapitan schodzi ze statku ostatni, więc będę współpracowała z państwem tak długo, jak mi na to własne sumienie pozwoli, tak bym to powiedziała. Bardzo, bardzo dziękuję za te słowa i za czas spędzony z nami. Naszym gościem była Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin. Dziękuję bardzo, powodzenia, proszę się trzymać. Dziękuję państwu, dziękuję bardzo. Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie. Dzień dobry państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Kontynuujemy nasz specjalny program dotyczący skutków polityki rządu związanej z epidemią. Naszym gościem, państwa i moim, jest dzisiaj pan Wojciech Wower. Jest to przedsiębiorca zarządzający firmami transportową i budowlaną. Panie prezesie, jak pan ocenia skuteczność, no jeszcze tutaj skutków na pewno nie widać, ale jak można będzie w przyszłości ocenić skuteczność pakietu antykryzysowego? Czy pan widzi, że to jest realna pomoc dla przedsiębiorców, czy to jest raczej propagandowa argumentacja? Znaczy, powiem szczerze, na obecną chwilę sposób uzyskania jakiejkolwiek pomocy uważam, że to na obecną chwilę to coś takiego nie istnieje, według mnie. Nie ma, tak? Czyli, że tak powiem, zapory biurokratyczne są większe niż ewentualne korzyści, tak? Czy jakoś tak? No tak, no generalnie na razie ten pakiet, który jest skierowany, mówiąc o przedsiębiorstwach, mówimy o przedsiębiorstwach jednoosobowych i zatrudnienie do 9, także nie mówimy o średnich przedsiębiorstwach. Tutaj no, coś mówi się o tym, tak, ale nie ma żadnych konkretów. Nie wiemy, co w tej kwestii, jak to będzie wyglądało, tak? Także no trudno jest cokolwiek powiedzieć, to jest bardzo ogólnikowo. Nie wiemy, na czym ma ten pakiet polegać, jak to ma wyglądać. O czymś mówimy, ale tak naprawdę nie wiemy, jak to w rzeczywistości wygląda. Panie prezesie, a media są pełne spekulacji dotyczących ewentualnych zwolnień, że są takie szacunki, że bezrobocie może nawet sięgać 2 milionów. Jak pan jako przedsiębiorca to widzi? Na przykład, czy panu też grożą jakieś zwolnienia, że będzie pan musiał zwolnić pracowników, czy jakoś na razie utrzymuje pan płynność zamówień? Znaczy, powiem tak, że w zależności od jakiej tam branży rozmawiamy, tak, bo dzisiaj w pierwszej kolejności ten problem dotyka branży transportowej i tutaj powiedzmy w zależności, czy to jest oczywiście transport w branży spożywczej, no, na obecną chwilę nie jest zagrożony, ale już cały pakiet automotive dotyczący powiedzmy, jak wspomniałem, pakietu automotive, tak, czyli całej dystrybucji części samochodowych łącznie z ich produkcją i transportem pojazdów, gotowych już wyrobów, no to jest koszmarne, bo po prostu firmy, 100% firm już stoi, także już się zaczynają zwolnienia, zaczynają się wyrejestrowania pojazdów, zaczynają się wnioski o
przedłużenie leasingów, czy prolongatę odłożenia spłaty rat. To już się dzieje. Panie prezesie, a gdyby pan chciał przekazać rządowi jakieś konkretne oczekiwania, jakiego rodzaju pomoc rzeczywiście miałaby znaczenie dla średnich firm i większych, żeby to było skuteczne, żeby, nie wiem, walczyć z bezrobociem na przykład, tak? Z mojego punktu widzenia to byśmy oczekiwali jasnych deklaracji, na czym to wsparcie ma polegać i jak to później będzie funkcjonowało w przyszłości, tak? No bo jeżeli, powiedzmy, nawet składki ZUS mają być odłożone, zawieszone na 3 miesiące, które później w późniejszym czasie mają być zostać spłacone, no to wiemy, że to po prostu to nijak ma, no ponieważ to nie jest tak, że dzisiaj jest kryzys i za 3 miesiące wracamy, wszystko wraca do normy i my ze zdwojoną siłą, powiedzmy, pracujemy. To nie jest tak, także to musi być osiągnięte w czasie, no i sytuacja, która jest tu i teraz, to co funkcjonuje tu i teraz, to muszą być konkretne działania, tak. To samo na przykład w przypadku ZUS-u zawieszenie składek i odroczenie w czasie to nie jest rozwiązanie dla przedsiębiorców, to nie jest żadne rozwiązanie. Rozmawialiśmy z Jerzym Hausnerem, profesorem Hausnerem, byłym wicepremierem, który patrzy na to, co robi rząd i mówi, że ja nie rozumiem, dlaczego rząd nie robi w tej chwili akwizycji zamówień od biznesu prywatnego. Tak? W Stanach Zjednoczonych Trump, trudno powiedzieć, zlecił, no, ale zażądał od General Motors, żeby przestawili się z produkcji na, nie wiem, silników na produkcję respiratorów. Czy na przykład widziałby pan jakieś rozwiązanie w branży budowlanej? Na przykład skąd wiadomo, że w czasach kryzysów, czy w latach 30., w okresie międzywojennym, na przykład duże zlecenia infrastrukturalne no były takim czynnikiem utrzymania pewnego, no, wzrostu gospodarczego to nie, ale utrzymania zamówień na odpowiednim poziomie. Czy na przykład widzi pan taką możliwość, że to by w Polsce na przykład mogło mieć miejsce i czy to by miało rzeczywiście sens ekonomiczny? Znaczy, wydaje mi się, że branża budowlana jest dużym motorem napędowym gospodarki i skierowanie środków na te wszystkie projekty infrastrukturalne, w których tam gdzieś bierzemy udział, myślę, że to bardzo mocno by miało, duży miałby wpływ na to, żeby no, ożywić, powiedzmy tak, ożywić sytuację. A jakby na przykład w branży transportowej jakieś interwencje rządowe miałyby sens? No słyszymy, że w tych ustawach związanych ze stanem epidemii, tak naprawdę to są kopie ustaw, na przykład o klęsce żywiołowej czy o stanie wyjątkowym, w tym wypadku te zastosowania, na przykład, że jest możliwość ustalenia sztywnych cen, na przykład, że gdyby rząd próbował ustalić sztywne ceny na usługi transportowe. Pan mówi, że te stawki odbiorcy usług zaniżają te stawki teraz, prawda? Pod pretekstem spadających cen paliwa, ale także z powodu swoich oszczędności. Znaczy, czy widzi pan taką możliwość, że rząd mógłby wprowadzić stawki stałe na usługi transportowe i czy to by przyniosło więcej szkody czy pożytku? Stałe stawki, myślę, że znaczy transport jest to jednym z czynników, które tworzy, powiedzmy, no jest, udział ma i myślę, że to ma jakieś duże znaczenie, ale usztywnienie stawek czy tam ich regulacja, myślę, że to nie jest dobre. To rynek jednak, rynek powinien regulować, tak? No dokładnie, no bo powiedzmy takie sztuczne tworzenie cen, to myślę, że to nijak ma się do rzeczywistości, no przynajmniej tego nie jesteśmy nauczeni. No tak, no urzędnicy nigdy w życiu tyle o rynku nie będą wiedzieli, co działający na nim przedsiębiorcy, ale ja nie dlatego, że to rekomenduję, tylko dlatego, że przepisy o tym mówią, tak? Że co prawda one mówią bardziej o usługach, o towarach i usługach konsumpcyjnych. Panie prezesie, czy jak pan patrzy na tą sytuację, czy pan ma jakieś własne obserwacje, na przykład co można by zrobić, żeby te koszty kryzysu były jak najmniejsze, co można zrobić, żeby, nie wiem, punkt odbicia po zakończeniu epidemii dla gospodarki był jak najlepszy, czy jakieś własne obserwacje, z którymi pan się by chciał podzielić z widzami? Czekamy na rozwój sytuacji, sami nie wiemy. Na razie jest panika wszechobecna, że tak powiem, sytuacja, która powoduje, że robi się zatory płatnicze. Myślę, że to trzeba by w tym kierunku gdzieś uspokoić rynek i działać, żeby mimo tego, że jest naprawdę odczuwalne to spowolnienie, no zachować trochę tego spokoju i zdrowego rozsądku, tak, bo powiedzmy, no gro firm, mamy tego świadomość, gro firm tego po prostu nie wytrzyma. No, w branży transportowej jesteśmy dużym graczem na arenie europejskiej,
ale no sami sobie z tym problemem nie poradzimy. Dzisiaj ciężko jest, myślę, wróżyć i jakieś tam scenariusze zakładać na przyszłość. Nie wiemy, czy mamy zwalniać ludzi, czy mamy nie zwalniać. No, nie wiemy. Naprawdę to jest stan zawieszenia. Nie wiemy, co się będzie działo. Czyli jakby tak, wie pan, spróbować pana wypowiedź podsumować jednym słowem, to ja bym powiedział, że tym słowem jest niepewność, że tym, co najbardziej w tej chwili jest, sprawia trudności w prowadzeniu biznesu, to jest niepewność, że właściwie nie wiadomo, co będzie, tak? Niepewność, tak jest, do potęgi drugiej nie wiemy, sami nie wiemy, naprawdę rozmawiam ze znajomymi z branży innych, naprawdę nikt nie wie, co nas czeka. Nikt nie wie, co nas czeka. Nie wiadomo, czy dalej prowadzić działalność, inwestować, czy wszystko zawieszać. Nie wiemy, w którym kierunku iść kompletnie. Nie wiemy. Bardzo panu dziękuję. To bardzo smutne są konkluzje, bo jak rozumiem, jest pan prezesem firm, które sobie dobrze radzą na rynku i tego rodzaju smutne wnioski wiele rokują dla całej gospodarki. No, bardzo panu dziękuję. Bardzo. Życzę wszystkim wytrwałości i pewniejszej przyszłości. No, wie pan, my panu życzymy przede wszystkim, bo to żyjemy, my tam coś produkujemy, ale z pana podatków też trochę żyjemy. No. Znaczy, zarabiamy niby na siebie, ale gospodarka wszystko na ten, więc jeżeli się nie da przedsiębiorcom prowadzić biznesu, to konsekwencje dla całego społeczeństwa będą fatalne. No. I to jest bardzo niepokojące. Przykre jest to, że nikt nie ma tego świadomości. Nie wiem dlaczego i nikt o nas nie pamięta. Ach, gorzej. Myślę, że są ludzie, którzy mają świadomość, tylko nie dopuszcza się ich do głosu. No. Bardzo panu dziękuję.